życie, trawa, kwasy, piksy, buda, koka. Nie czekaj, od falsepi, pogodynka przewiduje chmury. No czego ty ode mnie jeszcze chcesz, no? Jezu, czemu się obrażasz? Ja się, słuchaj, no. Ja się na ciebie wcale nie obrażam, tylko... Obraziłeś się na mnie. No, nie, poczekaj. Na ciebie to powinien się obrazić cały świat, kurwa, za tak. To, co powiedziałeś. No, ale to tylko moje zdanie przecież. No, ale wypowiedziałeś to publicznie i słyszy to cała Polska i nie tylko cała Polska. Ale co, kto jeszcze? Własnego. Dziękuję. A to z... kanapkę z masłem jesz? Jem chałkę polską, wyobraź sobie. O. Z kawą, z mlekiem. No. Wyobraź sobie. No właśnie widzę. No ale to co? No dobra, uraziłem Polskę, ale uraziłem ciebie? Nie obraziłeś Polski, tylko obraziłeś polskie kobiety. W ogóle wszystkie kobiety na całym świecie obraziłeś. No to co? No. Ale jestem homoseksualistą. Wiesz co, ja bym nawet psa nie obraził. A ty porównałeś kobiety do zwierząt. Gorzej nawet. No ja ale ja kocham zwierzęta. Proszę? Ale ja kocham zwierzęta. Ja też. No właśnie. To co, to jak obraziłem? Bo powiedziałeś, że kobiety to nie są ludzie. No ja tak powiedziałem, że bardziej do zwierząt, a ja zwierzęta kocham, więc kobiety też kocham. Tak, a powiedziałeś jeszcze parę minut wcześniej, że masz pretensje do kobiet o to, że mnie zdradzają. No właśnie, no to musisz być wielkim dupkiem, skoro cię zdradzają. No jak? Jak to one są? Kurwa dupkiem, no. No to one są dupkami, że mnie zdradzają. Ej, buła jesz bułę. Normalnie. Buła je bułę. Tylko widzisz? Nawet nie znasz historii mojego pseudo. No nie znam, bo nie powiedziałeś mi nigdy. I wcale nie mam zamiaru, żeby ci się tłumaczyć, kurwa, z tego powodu. Dobra, to już wiem, dlaczego masz ksywę buła. Bo lubisz chałkę. Nie, właśnie nie. To nie ma nic wspólnego, kurwa, z bułką czy z chałką. Absolutnie nie. No to opowiedz, cała Polska chce usłyszeć tą... Polska już wie, dlaczego ja mam taką ksywę. No nie, no bo nie piszą. Buła i spuła. Nie, to nawet nie. Nie chodzi o ten film. Ja pamiętam ten. Dobra, to spróbujemy zgadnąć, okej? Okay? Od czego mogłeś to wziąć? Nie wymyślisz, nawet gdybyś chciał, nie wymyślisz tego za żadne skarby. Za chuja? Nie wymyślisz. Kurwa. Ale to chociaż jakąś podpowiedź. To się wiąże z moim nazwiskiem. A, Bułkowski, czy tam... Nie, ja nie mam nazwisko Bułkowski. No jakieś tam, podobnie, nie? Wiesz, mam na nazwisko Matuszczak. Aha. No i weź teraz skojarz. Kurwa, no faktycznie. No? Może takie... była taka bułka Matuszczak. Nie, już nie kombinuj. To imię, już wiem, nazwisko twojej byłej żony miała Bułkowska. Absolutnie nie. Nie? Kurwa. Tą ksywę mam już od 50 kilku lat. Jak byłem jeszcze dzieckiem, to już mi ją ktoś nadał. Buła? I tak zostało. Nie wymyślisz. Ja mam ciastek, dobrej nocy. Zostaję właśnie hakowany. Aha, może tak. No, nazwisko chujowe jak nazwa piekarni. A to ktoś ci je nadał? Tak. Okej. Z reguły bywa tak,
że nie przypisujesz sobie sam, nie wymyślasz sobie sam ksywy, tylko ktoś tobie daje ksywę pod wpływem czegoś tam, jakiegoś impulsu. Tak? Ty masz jakąś ksywę? Nie. No masz, Volt, tak? Ale to ja sam sobie wymyśliłem. Sam sobie ją wymyśliłeś? No. No widzisz. A mi nie musiał nikt tego nadawać. Jak? No właśnie ktoś nadał. No mi ktoś to nadał, a ty sobie sam musiałeś wymyślić, bo do ciebie nic nie pasuje, kurwa. Czemu? Bo nie. No do ciebie dlaczego pasuje buła? No bo ktoś mi ją, tą ksywę nadał. No dobra, no ale jak na przykład, nie wiem, ktoś by ci nadał nazwę Siusiak, to pasowałoby do ciebie po Siusiak? Uznałby, że pasuje ci ksywa Siusiak i co, mogę być cię nazywać Siusiak? Być może tak, tak, oczywiście, mogło tak się zdarzyć. No i co, i mogę cię teraz nazywać Siusiak, bo tak mi się kojarzy? Nie, nie możesz. No właśnie. No to ludzie przecież nadają. Oczywiście. Właśnie. Więc wiesz, dla niektórych będziesz bułą, a dla niektórych będziesz Siusiakiem. A ja mogę ci nadać ksywę chuj? No możesz. No. No. Jak chcesz, fajnie to... by ci było? No wiesz. No widzisz. W sumie to zależy jaki chuj, nie? No jak tak, bo czasami mówi się to żartobliwie. No. A czasami mówi się to złośliwie. Zależy w jakim kontekście zdania tego użyjesz. No ale to wiesz, tak ksywa to chyba pozytywnie. Nie no, wolałbym no Siusiak. Ładnie brzmi. No to będziesz o ten... Dzisiaj nazywam cię Siusiak. Kurwa, nie... Czemu ty fakasem mi pokazujesz? Co robię? Tak fakasem mi pokazywałeś. Nie no, tak mi się akurat... Chyba no. Lubisz ten gest. Chyba ty, kurwa. Nie lubisz pokazywać fakasa ludziom? Wiesz jak Szkoci pokazują... Nie jak? Pokazują fuck you, tylko no. Pokazują coś takiego. Pis? A wiesz dlaczego? No to chyba spierdalaj, nie? To też jest fuck you, tylko no. A znasz historię Szkocji, dlaczego oni pokazują tymi palcami fuck you? No skrót pewnie od jakiejś tej litery, tak? Nie, kurwa. Nie akurat. Widzisz, nie znasz się chłopczyku na no niczym. Nie znasz historii. No to ja ci wytłumaczę, dlaczego no to pokazują słucham. W ten sposób. No słucham. Jak nie znasz historii, a Szkocja walczyła z Anglią, Anglicy ucinali Szkotom palec kciuka. Szkoci, chcąc walczyć dalej z Anglikami, nie mogli utrzymać miecza. No jak utrzymasz miecz bez kciuka, tak? Nie utrzymasz go, prawda? No. Więc zostały im cztery palce, tak? Bez kciuka. Cztery, tak? No. I wiesz, co się stało? Szkoci byli wspaniałymi łucznikami. A jak łapiesz strzałę w łuku? Jak się... No tak. Tak, prawda? No, dwoma palcami, tak? No. Czyli tymi dwoma. No. Wskazującym i... nie wiem, jak się... No, i tym fakulcem. No, no tak. Okej, tak? Więc kurwa, walczyli z Anglikami tymi dwoma palcami. Byli wspaniałymi łucznikami. No. I stąd się wzięło. Bo jak powiesz, jak pokażesz tak. No. To jest fuck you po szkocku. A jak odwrócisz palce w ten sposób, to jest wiktoria, czyli V, zwycięstwo. No.
No. Rozumiesz? No. Już wytłumaczyłem ci, o co kaman? A czy to, nie? Tak jest też PiS. No tak, no PiS, no tak, no. Oczywiście. Ale V w ten sposób to jest V. No ja wiem, no to wiem. To z historii, a w ten sposób to jest fuck you. No dobra. No. No dzięki Błażej, ty historyk jesteś. Tak kurwa, znam troszeczkę. Wyobraź sobie. Gratuluję, ja nie. No to trzeba się kurwa uczyć. No ale po co? Po co? No. Dla samego siebie, dla samej satysfakcji, no ale... że kurwa jesteś mądrym człowiekiem, a ty jesteś kim kurwa? No Polakiem. Ja też kurwa. No to po chuj mam się o Szkocji uczyć. No to kurwa, kim ty jesteś? Jakimś kurwa jebanym niełukiem? Skończyłeś chociaż podstawówkę? No, na studiach jestem. Tak? Jakich? Administracji. No i co? Kończysz te studia? Na jakim roku? Na którym roku jesteś? Kurwa? No pierwszy. To cię w ogóle tam przyjął na te studia? Chyba z matura. Jak? Przed chwilą powiedziałeś, że jesteś na studiach, kurwa. No na studia. No to chyba dzięki maturze, no. Nie wiem. No i co tam robisz, kurwa? Czego się uczysz na tej administracji? No prawa. Prawo i administracja, tak? No. Widziałeś? Tak, znam. Wyobraź sobie, że znam taki kierunek. To dobrze, że znasz. Bo jestem inteligentnym facetem, w przeciwieństwie do ciebie. No a czemu mnie wyzywasz? Bo dla mnie jesteś śmieszny. To dobrze, jak jestem śmieszny. Możesz się pośmiać. No ale śmieszny w innym tego słowa znaczeniu. To w jakim? No była, no powiedz, wyjaśnij mnie. Jak chcesz, wyjaśnij mnie. Słuchaj, Filip. No? Jest późno. Chcę zjeść sobie kolację. Możesz się spać, okej? Okay? Nie będę z tobą dyskutował dzisiaj na ten temat. Po prostu dla mnie jesteś śmieszny w innym tego słowa znaczeniu. Dobra. Czyli jestem taki debil. Jaki? Taki debil. Nie. No bo śmieszny to taki, że się uśmieszam, tak? O, dobre określenie. A próbujesz tym samym ośmieszać innych. Między innymi mnie. Ale w jaki sposób cię ośmieszam? I 100 tysięcy innych ludzi na tym portalu. Ale w jaki sposób cię ośmieszam? No próbujesz. Słuchaj. No. Kilka dni temu rozmawialiśmy. Wypytujesz mnie jakieś intymne sprawy. A jaką... Czekaj, jakie mi pytanie zadałeś? Kurwa, ja nie wiem kiedy. Ja ci zaraz przypomnę. No dobra, doczekam. Ja mam bardzo dobrą pamięć. Nie wątpię. A jaką długość... Jaka jest twoja długość penisa? A co cię to kurwa interesuje? Długość mojego kurwa kutasa. Co? No, nie wiem, tak z ciekawości pewnie zapytałem. Ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła. No ale ja jestem chory. Ale ja nie mam wcale obowiązku ci się kurwa chwalić z długości mojego kutasa, rozumiesz? Co to są za pytania, kurwa? Chłopcze. Polskie. Weź się kurwa ogarnij. Ja na przykład wiem, ile mój tata ma centymetrów, ile mój brat ma, ile to sobie kurwa wiec, ale ja nie mam ochoty spowiadać ci się kurwa z takich spraw, okej? Okay? No dobra, no przecież ja przecież ci nie kazałem, ja tak z ciekawości tylko zapytałem. No wiesz, no albo odpowiesz, albo nie odpowiesz i tyle, nie? Wiesz co, Filip? Niektórzy nie mają problemu powiedzieć. Ja może rzeczywiście, kurwa, otworzę swój kanał. No. A powiem ci tak, wiem, że kopiecie kurwa dołki pod pewnym chłopcem, pod pewnym facetem z Polski, który naprawdę jest kurwa fair. Ty wiesz, o kim ja mówię? O Gelusiu? O kim? O Gelusiu? No nie wiem, on ma na imię Kuba. Kuba? Wiesz? Tak, Kuba.
No robi to samo co ty. Jaki kurwa Kuba? No nieważne, nie będę tutaj operował nazwiskami. A jaki ma nick na YouTubie? Nie będę, powiedziałem, operował nazwiskami. No nie, to nie nazwisko. A nie spotkałeś go tutaj po drodze? Ale znam mnóstwo Jakubów. No to pewnie go też spotkałeś. Dobra, na jaką zaczyna się literę? Literę jaką? Żadnych liter. Żadnych nazwisk, nic, kurwa. No, po prostu ty i Machonek kopiecie pod nim dołki, bo jest, kurwa, lepszy od was. Jest fair, kurwa, wobec ludzi. A wy, kurwa, tylko, nie wiem, zgarniasz na przykład teraz cash za mnie, a ten chłopak powiedział wprost do mnie. No. Buła, chcesz? Dzielimy się 50-50, kurwa. Przeszli mi numer konta, kurwa, za ten program, który robię z tobą teraz, masz, kurwa, połowę kasy. A ty, kurwa, co? Machonek, co? Kurwa, robicie cash i macie na wszystko wyjebane. No? Ale... to jest nie fair. Ale... po... jeszcze bezprawnie wrzucacie, no, kurwa, mnie do internetu. Nie, ale ja to nie, ja cię nie wrzucam ani... A słuchaj, a ten facet najpierw się mnie pyta. No. Buła, czy mogę cię teraz włączyć, żebyś był live? Na żywo? No. Ja mówię, okej, nie ma problemu, włączaj. No. A ty teraz mnie nagrywasz wbrew mojej woli, kurwa, i nawet o tym nie wiem. Nawet się nie zapytasz, czy mogę być nagrywany, czy mogę nie być nagrywany. Masz na to wyjebane, kurwa. A on przynajmniej jest fair, kurwa, bo się pyta. A ty się nie pytasz, Machonek się nie pyta. Macie wypierdolone na to, kurwa. No? Buła. Dziękuję za rozmowę, cześć, dobranoc. Czekaj, buła. Dobranoc. Buła. Kurwa, no i znowu się odpalił, no kurwa. Znowu się wkurwił, no nie, no. Ja nic nie powiedziałem, a już on sam, on chyba sam się lubi odpalić. Po prostu, kurwa, tak wiecie, dla zasady. On ma tak ten i nagle się odpala i koniec. No nie, no to jest mitomat Buła, no ja nie wiem. Buła ma coś z głową chyba. Zioło.